zamek spognać. Stać na trybunie, krzyczeć cały czas, że kocham go, kocham GTK. Że pani maka, kupić sobie mam, szalić z GTK i na mecz pokać. Rozpoczynamy trzecią kwartę meczu. Cześć, witamy z Gliwic. GTK podejmuje Andrzej Włocławek. Jest z nami ciekawa osoba, mianowicie człowiek, który urodził się, mieszka we Włocławku, a teraz jest kibicem GTK. Urodziłem się. Także opowiedz o sobie. Jestem również kibicem GTK niezmiernym. Nie chciałbym nikogo obrazić w umowach, w rozmowach, w wypowiedziach, absolutnie nikogo. Fajne spotkanie bardzo, nawiązaliście kontakt tutaj jakimiś drogami całkiem pantoflowymi, nawiązaliśmy drogę między nami. Ja uważam, że są to dwie kolebki polskiej koszykówki, naprawdę. Włocławek przecierał szlaki, nie chciałbym tu promować żadnej, prawda, absolutnie żadnej z drużyn, bo to nie na tym tutaj rzecz polega, naprawdę musimy się cieszyć tą koszykówką i ją wspierać, bo jest to coś wspaniałego, jest to zabawa, to jest rywalizacja, zabawa. Cieszymy się. Włocławek, jak wiemy, to jest po prostu potęga. Po 60 roku przez najmniejsze kluby Włocławia, Włocławianka, Kujawiak wtedy jeszcze, wszystkich graczy, jak mogła juniorska drużyna wtedy awansować do seniorskiej, w ogóle to jest bardzo fajna zabawa. W Gliwicach od 98 chciałbym to naprawdę wesprzeć. Pobijamy, po prostu jesteśmy przytłaczani przez piłkę nożną, przez wszystkich. W 98 w Gliwicach, tak jak kiedyś się we Włocławku, to wszystko odtwarzało od początku. Za sprawą prezesa Kołcza, naprawdę trenera Stepka, niesamowitej w ogóle kadry tutaj w Gliwicach i co się działo. Ze szkół wyciągali młodzież, teraz grają nawet w podstawowym składzie GTK-u, za co im chwała. Naprawdę wzmacniamy się tylko rzadko, dopiero teraz zaczęliśmy, zyskaliśmy sponsora, dzięki chwała, ale cały czas, proszę was kochani, od 2018 jesteśmy tak jak kiedyś, też i Anglii walczył ze Śląskiem, cały czas. Powiedziałeś, że Włocławek to kolebka kibicka koszykówki, a dlaczego tak uważasz? Tworzyła się pierwsza zawodowa koszykówka, Igor Griszczuk. To były w ogóle pierwsze zagraniczne gwiazdy, które się zakorzeniły w ogóle w naszej koszykówce i ją rozpromowały, zabrały się to. To nie tylko Gortat ze Stanów Zjednoczonych, ale to już to się zaczęło wcześniej. Naprawdę wcześniej, dlatego mamy teraz takich zawodników jak Gortat i inni. Jak to się stało? Mieszkałeś w Włocławku, teraz w Gliwicach. Jak to się stało? Powiedz. Urodziłem się we Włocławku. Generalnie mój wujek trenował po latach 60. Dwukrotny wicemistrz Polski. Wczesny Włocławii, zawodnik. Jak się nazywał? Powiedz, bo... Andrzej Machczyński, a w późniejszych latach Paweł Machczyński, jego syn. Wspierał barwy juniorskie, po kontuzji musiał odpaść. Ja jako dziecko, przepraszam, ale za Żelazną Wodę 53 to jest zakątek, koło hali. Tam były tylko krzaki i hala. No i tak się biegało z kamykami, z hidami. Przyjeżdżali zawodnicy. Powiem wam jedno, teraz jesteśmy w tej ekstraklasie. Miałem tą okazję przyjechać do Wrocławia. To było coś pięknego, naprawdę, uwierzcie mi. To są dzisiaj moje mistrzostwa świata, finał mistrzostw świata. Jeden z kolejnych, bo udało nam się utrzymać, bądź też mamy temperament. I się nie poddam, bo jesteśmy niesamowicie waleczną drużyną. I fajnie. Okej, dzięki za wielka. Ja moje marzenie jest Tama z Anwilem. Po prostu wspierajmy się, jesteśmy tutaj jedyni. Wy walczycie, macie tylko tą historię i to dookoła, samych krzyżaków dookoła siebie i Pomorza. Ludzie, my na Śląsku jesteśmy też tu sami. Kocham was. Jeszcze raz dzięki. Jesteśmy naprawdę. Bardzo chciałbym jeszcze raz, naprawdę,
GTK jest to naprawdę świetnym klubem. Jest to klub, który wywalczył ze zasobów szkolnych, chciałbym powiedzieć, z zasobów szkolnych zawodników i gramy. Mamy taką arenę i naprawdę. Super, dziękuję za wywiad, w ogóle za kontakt, nie? Bo nie masz prawa. To określić w jakichś słowach po prostu. Co tu dużo dogadać. Wspieramy się nawzajem wszyscy. Pewny sentyment, zdradziłeś, chłopie. Przepraszam, zdarzały mi się w tą bronę jakichś kibiców. Zawsze chodzę do was, was goszczę, was jak mogę, tylko najbardziej wspieram. Ale to jest życie. Super. Dzięki. Niech żyje koszykówka, cieszmy się zabawą. Niech żyje koszykówka, dobrego meczu. Si. Serdecznie dziękujemy.